Jak zmieniło się Minecraft miasto? Sprawdźmy. Obecne są święta, więc zacznijmy od szkoły, bo to bardzo się będzie wpasowało w klimat. Właściwie to dodałam tutaj jakikolwiek dach oraz parking. Chociaż wydaje mi się, że tych miejsc na parkingu może być za mało. Więc napiszcie w komentarzu. Powracamy do miejsca, gdzie w poprzednim odcinku było osiedle, ale po prostu stwierdziłem, że te bloki były zbyt chaotyczne. Ocean SMP zawiera customowe moby oraz struktury. Jeśli chcesz dołączyć, link jest w opisie. Możliwe, że też się tam pojawię. Więc zbudowałem nowe, które wyglądają lepiej i myślę, że je chyba zostawię. Jest tutaj także ekologiczny dach oraz powstaje specjalne mieszkanie dla pierwszego donatora. Tak, ostatni live był chyba w czerwcu. Na prawo od stacji powstaje hotel, ale jednak w ogóle nie będzie w tym miejscu, tylko w centrum miasta. A jeśli mowa o centrum miasta, to teraz widzicie designy, które się tam pojawią. Możliwe, że zapomnieliście już o tej galerii handlowej, a to dlatego, że powstaje nowa, ale podczas budowania rozkminiłem, że w sumie po co ja buduję nową galerię? Bo wystarczy tylko główną alejkę skręcić na środku i tam można zbudować to, co chciałam zbudować. A co to będzie? Spróbujcie zgadnąć.